do Macieja Kawuckiego. Tak mi się wydaje, że to twoja sprawka. Skąd pomysł, żeby Erko Juna zatrudnić w federacji? No, jest bardzo przystojnym facetem. Słuchaj, myślę, że tutaj bardziej jest to jeszcze kwestia tego, że funkcjonujemy w przedziale sportowym na różnych poziomach. Nie da się ukryć, że Tomek jest zawodnikiem, który nawet jeśli nie jest już debiutantem, to jest ciągle zawodnikiem początkującym i poszukiwanie dla kogoś takiego rywali jest zawsze trochę innym zadaniem niż poszukiwanie rywali dla Michała Materli. I to nie jest tak, że my sobie z tego nie zdajemy sprawę. Jesteśmy przytomnymi, rozsądnymi ludźmi i myślę, że o tej decyzji równie bardzo jak fakt, że jest sparring partnerem Soldicza i się ładnie rusza, był fakt, że ma prawie 5 milionów fanów na Facebooku i tego też nie ukrywamy. A powiedz mi, czy to nie jest tak też, że to jest taki mały krok w stronę organizacji gali w Niemczech? W ogóle nie ukrywamy tego, że wszystkie kroki, które wykonujemy, są krokami w stronę Europy, więc Niemcy, nie mówię tutaj tylko o kraju Niemcy, ale społeczność niemieckojęzyczna to jest 150 milionów ludzi, to jest prawie 4 razy tyle co nas. I ogromny rynek medialny i on nas bardzo interesuje, ale interesują nas też inne kraje. Chwilę po gali zadzwonił do mnie Waldek Kasta i powiedział taką refleksję. On zresztą jest człowiekiem, któremu często się powiedział do mnie: Kawul, za kilka lat w KSW będzie organizacją, w której oczywiście biją się Polacy, ich jest najwięcej, ale nie będzie już polskich mistrzów. Jakby Europa jest tak duża, tak szeroka, że oni będą się pojawiać, natomiast rzeczywiście ta tendencja się obraca i coraz więcej ludzi z zagranicy będzie sięgało po te pasy i to jest naturalne.